co to jest horyzont zdarzeń? Mówiąc o czarnych dziurach, często używa się sformułowania horyzont zdarzeń. Właściwie czarne dziury od razu się z nim kojarzą, ale co to właściwie jest horyzont zdarzeń? Na czym to zjawisko polega? Przede wszystkim nie jest niczym materialnym. To nie twarda, ciemna skorupa otaczająca czarną dziurę, ani nawet nie jej powierzchnia. To granica oddzielająca obserwatora na zewnątrz od wszystkiego, co miało pecha ulec sile grawitacji czarnej dziury i dostać się pod horyzont zdarzeń. Zakrzywienie czasoprzestrzeni jest tam tak wielkie, że nic, nawet światło, nie jest w stanie stamtąd uciec. I dlatego widzimy to jako kompletnie czarny obszar. Oczywiście jeśli w tle jest coś, co emituje światło. Inaczej horyzontu zdarzeń na tle czerni pustki kosmicznej nie zauważymy. Można to porównać do przyciągania na planecie. Aby oderwać się od powierzchni Ziemi i wylecieć w kosmos, trzeba osiągnąć drugą prędkość kosmiczną, która wynosi trochę ponad 11 km na sekundę. Tylko wtedy będzie można urwać się grawitacji Ziemi. Aby urwać się grawitacji czarnej dziury, w miejscu, gdzie zaczyna się horyzont zdarzeń, trzeba by mieć prędkość większą niż prędkość światła. A to, jak wiemy, jest niemożliwe. Foton, który wpadnie pod horyzont zdarzeń, ze swojego punktu widzenia nadal przemieszcza się po prostej, ale czasoprzestrzeń jest tam tak bardzo zakrzywiona ku środkowi, centralnej osobliwości, że nie będzie on już w stanie czarnej dziury opuścić i wylecieć z powrotem przed horyzont zdarzeń. A więcej o horyzoncie zdarzeń i o samych czarnych dziurach w naszym odcinku Super Serii 40 minut informacji o tym, co znajduje się na przykład we wnętrzu czarnej dziury. Link w prawym górnym rogu w zakładce z kartami, a my widzimy się w kolejnym Co to jest?